Dzień dobry, cześć i czołem. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie z podróży FIFA 22. Moi drodzy, jak wygląda nasz rozkład celów? Wszyscy widzicie. Mamy zrealizowany jeden. Zakontraktowanie napastnika o wyższym overallu. Ale te pozostałe są w trakcie produkcji. Uzyskanie 10 milionów, jesteśmy na tym etapie. Zakontraktowanie weterana, tutaj zgodnie stwierdziliście, że Fabian jest bardzo dobrą opcją i w niego będziemy celować w zimowym oknie transferowym. Kwalifikacja do europejskich pucharów to jest oczywiście sprawa na koniec sezonu, ale moi drodzy, teraz możemy zrealizować ostatnią kropkę, czyli rozegranie meczu domowego i wygranie meczu domowego z Porto. Moi mili, skład na ten mecz nieco się pozmienia. W miejsce Quaresmy znowu ustawię Borgesa, tym razem na środku. Chciałbym też dać szansę młodziutkiemu Lacawie zamiast Barbosy. Wiecie co, zastanawiam się też, czy ewentualnie nie ustawić tutaj Guterresa w taki sposób, a Barbosy nie zamienić. O, tak. Moi drodzy, no to Lacawa na razie będzie naszym zmiennikiem. Jeszcze co, wiecie co, zrobimy jeszcze jedną rzecz, czyli Dantas to w ogóle, z Dantasa jest bardziej SPO, trzeba go przerobić z tego środkowego pomocnika. Damy tutaj Almeidę, ale nie gwarantuje ci Almeida, że zagrasz w tym meczu. Rozumiemy się? Moi drodzy, skład jaki jest, każdy widzi. Czas zatem rozegrać ten mecz na Stade Municipal. Będziemy rywalizować z Porto, to będzie bardzo trudna rywalizacja, tym bardziej, że przeciwko nam właśnie staje on, Evan Nilsson, aktualny lider klasyfikacji strzelców Ligi Portugalskiej. 9 bramek na jego koncie, czyli cały czas jeden gol więcej niż rozegrał spotkań. Szczerze wam powiem, nie mam pojęcia, jak wygląda stadion Tondeli, ale uważam, że na tyle ładnie to rozdysponowaliśmy tymi barwami żółtą i zieloną, że jakoś dobrze się to wpasowuje. Nicola Pepe, nie, Boże, jaki Nicola Pepe, po prostu Pepe, kapitanem Porto. No moi drodzy, nie ma co zbędnie przedłużać, no chyba, że chcecie zobaczyć skład Porto, no to proszę bardzo, tutaj oto i jest ekipa Porto. A właśnie, tutaj nam pokazują Sanana, no warto zaznaczyć, że on jest z Porto wypożyczony. Marquezin, Manafa, Cardozo, Pepe, Sanusi, Otavio, Uribe, Vitinha, Galeno, Taremi i oczywiście Evan Nilsson jako ten lewy napastnik. Ale my stajemy teraz na wysokości zadania. Zbudowani tym ostatnim zwycięstwem pucharowym, teraz musimy w końcu przełamać ten impas i serię porażek z rzędu w lidze. Mam nadzieję, że nie będzie lepszego momentu do zbudowania tej drużyny niż właśnie wygrana z takim zespołem jak FC Porto. Pepe. Aj, myślałem, że uda się nam to przechwycić. Był tam z siódemką ten Agra. Agra to jest w ogóle skrzydłowy, na którego muszę uważać. A raczej Salvador Agra. Muszę go mieć wziąć go na tapet, bo on jest naszym skrzydłowym absolutnie najszybszym i może teraz właśnie uda się do niego dograć tę piłkę. Niestety tak się nie stało, więc jeżeli chodzi o jakiekolwiek pojedynki sprinterskie, no to jest Salvador Agra, drugi jest Aguirre, czyli nasz napastnik, jeżeli chodzi o tempo, a tak, no to ogółem nie są to demony prędkości spośród tych zawodników. Manafa, Evan Nilsson. Rozjechana obrona, którą trzeba tutaj nałatać. Evan Nilsson. On może oddać strzał. Vitinha. Pięknie to rozprowadzone. Sania. Moi drodzy, bardzo ładnie. A na jemu, tak jak mówiłem wcześniej, powinno zależeć tutaj. No ale czekajcie, bo teraz, moi drodzy, dzieje się to, o czym wspominałem jeszcze wcześniej. Salvador Agra. On może otworzyć wynik tego meczu. Salvador Agra. Strzał. Gol. 15 minuta. Tondela prowadzi z FC Porto. Sprawdziło się w ciągu kilku sekund to wszystko, o czym mówiłem wcześniej. Salvador Agra jako ten najszybszy, najskuteczniejszy do kontratakowania. Sanyang, który jest wypożyczony do nas z Porto, teraz pokonał w pojedynku napastnika Porto i dzięki temu, moi drodzy, wyprowadził tą piękną kontrę, którą Salvador Agra wykończył. No nie było to trudne zadanie, ale nie było to też zadanie łatwe. Trzeba było utrzymać to tempo i pokonać później takiego golkipera, jakim jest Marquezin. Moi drodzy, jesteśmy na dobrym, w dobrym miejscu, żeby zrealizować nasz cel. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy się absolutnie skoncentrować na obronie tego wyniku i ścisłym kontratakowaniu. Już raz prowadziliśmy, ba, w meczu z Benficą. Oczywiście tamten mecz się nam nie liczył, bo to był mecz wyjazdowy, ale mimo wszystko prowadziliśmy z Benficą, a skończyło się to dla nas sromotną porażką i pogromem. Teraz Barbosa, świetny przechwyt, ale niestety nie był w stanie Barbosa tej piłki zaadresować do któregokolwiek ze swoich kolegów. Otavio.
Oj, 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 ale się teraz przeliczyłem, bebe, to strzał! Dobrze, Galeno na całe szczęście nie trafił do bramki. Oj, 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 no to moi drodzy, ja muszę sobie przypomnieć, że muszę usunąć po prostu trójkąt z mojego pada. W momencie, w którym gramy podróż, w momencie, w którym gramy takimi zawodnikami, podanie prostopadłe to jest na dobrą sprawę recepta na pozbycie się piłki. Może teraz Sangna znowu on to zrobił, wyjaśnił swoich kolegów z zespołu. Jeżeli on nie zwrócił jeszcze uwagi, i moi drodzy, może być powtórka z rozrywki, Salvador. Ale ty palisz, Aguirre, ty palisz, Aguirre, może teraz Salvador dośrodkuje w pole karne, Aguirre, nie ma bramki, broni to Marquezin. No to może teraz strzał z voleja, ajajajajajajajaj. Galeno. Vitinha. Eva Nilsson. Zajdu. Eva Nilsson. Vitinha niebezpiecznie. Raz jeszcze Mehdi. Teraz zbyt tutaj krótko. Wow! Tego się nie spodziewałem. Na całe szczęście czujny był Trigueira, ale to było kompletnie niesygnalizowane szybkie uderzenie. Chciał przenieść tę piłkę sprytnie za kołnierz naszego golkipera, ale na całe szczęście Trigueira był tutaj czujny. 39 minuta, cały czas Tondela wygrywa z Porto 1-0 po tym cudownym kontrataku Salvadora. Agry Trigueira znowu nas ratuje. Raz jeszcze będą atakować Smoki, ale teraz Barbosa bardzo dobrze przejął tę piłkę. Uribe nas goni, my musimy natychmiast uciekać z tą futbolówką. Barbosa, piękne przejście. Salvador, odegranie tej piłki znowu do niego. Ale nie mam za bardzo z kim tutaj tego rozegrać. Salvador, do środka, Pedro Augusto. Tutaj jest Esteban Aguirre. Aguirre, dobre rozegranie jest, Agra, strzał, gol, nie ma bramki, dlaczego strzelałeś głową, Barbosa, powinniśmy schodzić do szatni z prowadzeniem dwubramkowym. Chciałem to podać po ziemi, ale już nacisnąłem ten kwadrat nieszczęsny, ale Barbosa powinien na pustą bramkę trafić. Możemy mocno żałować tej sytuacji, możemy naprawdę tej sytuacji żałować, ale moi drodzy, Tondela staje na wysokości zadania. Gramy dobry mecz, przejście na to ustawienie defensywne się sprawdza, może jedynie co bym tutaj podciągnął trochę konkretne pozycje, no bo João Pedro myślę, że akurat możemy tutaj wymienić i dać Pedro Augusto po prostu, natomiast Guterres, on tutaj sobie radzi, on sobie tutaj poradzi spokojnie z João Pedro, będzie ten blok defensywny trzymał, ale na razie wygląda to całkiem nieźle, moi drodzy. Muszę szczerze powiedzieć, zwłaszcza to przejście na piątkę z tyłu teraz, to trzyma trochę w ryzach tą naszą defensywę. Dobry przechwyt, bardzo dobre zagranie Salvadora. Przepraszam, Barbosy, teraz dopiero Salvador, ale teraz Guterres. Zagranie do Kacefa i Kacef może dośrodkować pole karne. Czy to będzie miał kto wykończyć? Za lekko, za słabo. Wysoka presja. Agra. Oj! Nie. Żadnym obrońcom nie wybiegamy, oni tylko na to liczą. Żebyśmy my jakiegoś obrońcę tutaj wyciągnęli. Bebeto, asekuruje teraz Galeno. Bebeto, podanie jeszcze raz na przedpole. Będzie strzał, piękne wejście. No jaki rzut karny, panie sędzio, ale jaki rzut karny. To było czysto, najpierw piłka. Niestety, Neto Borges sprowokował jedenastkę, ale ja się do końca, no muszę się z tym zgodzić. Teraz Trigueira kontra Taremi. Trigueira broni! Przepraszam, jakiś demon wewnętrzny chciał się ze mnie wydostać. Prowadzimy cały czas Sporto, Trigueira obronił tę jedenastkę. Dośrodkowanie w pole karne. Pedro Augusto, uderzenie mocne, ale na nasze szczęście niecelne. Trigueira, bardzo dobry występ. Bebeto, Sanyao, to jest następny zawodnik, który tak jak mówiłem jest wypożyczony z Porto. Oni mogą sobie w tym momencie pluć w brodę, że takiego piłkarza wypożyczyli. A teraz Guterres, uderzenie, które da nam rzut rożny. W
porządku. W miejsce Agry może się pojawić Laka... Nie dało nam... Aha, to chyba się odbiło w takim razie od tyłka któregoś z naszych zawodników. Barbosa. Dobrze sobie radzi na tym lewym skrzydle, muszę szczerze powiedzieć. Guterres. Wysoko ustawiony cały nasz skład. Teraz Otavio kontra Kacef. Kacef niestety odstawiony w banalny dosyć sposób. Strzał, gol! Modest wprowadzony z ławki rezerwowych niestety znalazł receptę na naszą defensywę. Ta jedna decyzja o przejściu na raz kosztowała nas utratę bramki. Gdybym tutaj tym Kacefem wybił jakkolwiek Otavio z rytmu, to może, ale później już tę piłkę ekspresowo rozprowadzili i niestety, moi drodzy, 1-1. Borges. Pedro Augusto. Bebeto. Ale ja wam szczerze powiem, że mi się chyba nawet lepiej przeprowadzało jakieś ataki w takiej formacji. Może teraz Guterres. Strzał zablokowany. Guterres. Barbosa. Oj, niebezpiecznie, Borges. Cały czas atakuje Porto. Byleby się nie powtórzył scenariusz w meczu z Benficą, kiedy też otworzyliśmy wynik tego meczu. Znowu próbują szukać tutaj takiego podania. Musimy to wybić jak najszybciej. Jak najszybciej się da. Będzie położenie naszego bramkarza. Wybijcie tę piłkę, Jezus Maria. Udało się. Barbosa. Chciałem dograć do Aguirre na dobieg piłkę. Tak się jednak nie stało. Teraz Kacef. Dobrze, wyciągnął wnioski z tamtej sytuacji. I teraz Kacef. Do środka. Tu jest Guterres. Raz jeszcze Kacef. Rozciągnięcie. I będzie miał okazję dośrodkować pole karne. Za głęboko. Marquezin. Bebeto. Dobre przejęcie tej piłki przez Lacave. João Pedro. Jest świetne rozprowadzenie tej futbolówki, ale niestety straciliśmy ją z oczu. Może teraz uda się o nią powalczyć. Bardzo dobre zachowanie. Niestety, Kacef, dlaczego tak niecelnie podałeś? Pojawi się tutaj na środku Unda Varena i Dos Anjos w miejsce Aguirre. Modest. Świetny przechwyt. Guterres. Aguirre. Zagrywa do góry. No czemu tak niecelnie? Ale mamy tę piłkę. Raz jeszcze. Może teraz się uda. João Pedro. Cholera. No naprawdę, moi drodzy, robię co w mojej mocy, żeby tylko przeprowadzać tutaj składne akcje. Takie, które byłbym przekonany, że wpadną do bramki. Kacef, teraz znowu dobra interwencja, ale nie, nie, to się nie może tak skończyć. Trigueira, okej. 88 minuta. Pedro Augusto. Wyśmienicie. Straciliśmy jednak tę piłkę. Vitinha, będą za wszelką cenę próbować ją podać. Modest, Neto Borges bez rzutu karnego, tak jest. Bebeto, ostatnia akcja tego meczu, może być po naszej stronie, jeżeli tylko uda się nam ją teraz mocno zaadresować. Proszę, przyjmijcie tę piłkę, koniec, niestety bez wygranej. Remisujemy z Porto u siebie. Ale szkoda, wielka szkoda, mogliśmy w tej końcówce trochę lepiej to ustawić. To mogło się zakończyć dla nas korzystniejszym rezultatem, tak się jednak nie stało. Ale Trigueira był w tym meczu wielki, moi drodzy. Prawda jest taka, że uratował nas wielokrotnie, co zresztą pokazują tutaj te powtórki. Można też powiedzieć, że kilka razy uratował Marquezin Porto, no nie wiem, no chyba mimo wszystko w ogólnym rozrachunku remis jest sprawiedliwym wynikiem. Niestety, ale kto powiedział, że ja chciałem tutaj wyniku sprawiedliwego? Remis z Porto, nie udało się wygrać, moi drodzy, niestety. Co za tym idzie, naszą jedyną szansą na zrealizowanie tego celu będzie rewanżowy pojedynek z Benficą po zimowym oknie transferowym. Więc już z Fabiańskim. Mam nadzieję przynajmniej. Moi drodzy, ale tak czy siak jestem naprawdę zadowolony z postawy tego zespołu. I skoro Borges twierdzi, że może być... Przecież dopiero co zagrałeś Unda Barena, a tutaj narzekasz.
Kolejna propozycja za Babacara Niasse. 1 000 000... No czekajcie, spróbujemy tutaj tak go delikatnie podnegocjować. Zobaczymy, co na to powiedzą. Bo cały czas przypominam, jeżeli chodzi o transakcje nasze i o to, jak tutaj wygląda sprawa finansowa, mamy aktualny wpływ 5 300 000, ale dobrze wiemy, że do tego zostanie dorzucony jeszcze 1 000 000, tylko to wszystko się wydarzy dopiero w oknie transferowym i tak dalej, i tak dalej. Moi mili, zaczynamy od bardzo ważnej informacji po tym meczu. Możliwość zmiany pozycji Rodriguez'a, którą zrobię. Marcio Rodriguez, niestety nie okazała się to najlepsza możliwa droga do rozwoju, ale no trudno, będziemy pchać to w takim razie w taką stronę. W porządku. Kolejnym zawodnikiem, który chce z nami porozmawiać, jest Pedro Augusto. Moi drodzy, spróbujemy sobie rozwinąć tych naszych zawodników, a raczej tutaj usystematyzować trochę te progi rozwojowe. Takie jak właśnie tutaj obecnego u nas Sagnana, który zaraz będzie miał 74 punkty overalla swoją drogą. To dobrze, to bardzo dobrze. Marcelo Alves, Ricardo Alves. Jest też obecny Bebeto. I Bebeto fajnie, fajnie. Mimo 31 lat jeszcze coś tutaj chce nam pokazać. Jeszcze chce coś udowodnić. Lacava. U niego to się zastanawiam, czy nie zmienić mu pozycji. Ale no na razie zostawimy go tak jak jest. João Pedro. W porządku. Tutaj u Thiago Dantasa jest słabo. Undabarena. O, 18, to jest najszybszy. Rafael Barbosa. Gdzie masz 2 tygodnie? Masz 2 tygodnie. W porządku tutaj też. O, Guterres. No, u ciebie się zastanawiam, chłopie, czy nie ruszyć tego jeszcze bardziej. No ale no na razie zostawimy ciebie tutaj na tej prawej stronie. Aviles, 5. Salvador Agra, nasz najszybszy skrzydłowy. I będzie się rozwijał, ale w swoim czasie. Eduardo Aguirre, lada tydzień, będzie miał już 72 punkty overalla. Dos Anjos z kolei 71, więc tutaj taki fajny wyścig się nam tutaj urządził. To dobrze, to dobrze. To akurat taka rywalizacja, to tylko wartość dodana. No dobrze. Skoro mamy tę sprawę zamkniętą, myślę, że możemy w takim razie przejść do konferencji prasowej. Szybciutko ją zrobimy. No Borges, muszę powiedzieć, że zagrał tam ten ostatni pojedynek naprawdę nieźle, naprawdę sympatycznie. Ale ja mówiłem, że ja się zastanawiam, czy ja tutaj kilku zawodników nie pozmieniam im pozycji, o ile dobrze kojarzę. Więc ja jeszcze raz wrócę do tego składu, bo to jest ważne. Bo to jest ważne, bo ja tutaj mówiłem między innymi o takim piłkarzu jak wspomniany Aviles? Nie, który to był? Dantas? Tak, Dantas, który jest tutaj u nas wypożyczony z Benfiki. Ja się mocno zastanawiałem, czy go nie rozwinąć na SPO i uważam, że tutaj zdecydowanie korzystniejsze będzie to dla niego, jeżeli go przesuniemy na to SPO. Tak samo rozważam tutaj przesunięcie Barbosy z kolei na skrzydło. Bo zagrał na tym skrzydle zajebiście, naprawdę zagrał świetnie na tym skrzydle, muszę szczerze powiedzieć. A na SPO z kolei przerzucić naszego młodziutkiego Guterresa. To jest też jakiś pomysł, to jest też jakiś scenariusz, który może się ziścić, chociaż z tego co widzę to nie. To tutaj akurat w przypadku João Guterresa lepiej jednak go zostawić na tym skrzydełku. Niech będzie i tak. Moi mili, czas zatem przejść dalej do kolejnego pojedynku. Gramy na wyjeździe z Aruką. I raczej zostawię tutaj ten skład dokładnie takim, jaki widzicie go teraz. Szybka symulacja. Przepraszam, ktoś napierdala mi pod oknem. I przegrywamy. Niestety, moi drodzy, no to powiem wam tak, jak tak dalej pójdzie, to my zostaniemy z tej tondeli zwolnieni. Jeżeli to dalej w taką stronę będzie szło. Mamy miesięczne raporty dotyczące potencjalnych naszych nowych zawodników, ale widzę, że tutaj już zaczynamy od absolutnego szrotu z Brazylii. Może z Portugalii będzie nieco lepiej. O! Anibal Andre. Na razie zostawimy tutaj tych pozostałych. No dobra, Anibala Andre sobie podpiszemy. Chodź, Anibal. Lecimy dalej, moi mili. Sekcja treningowa. Tutaj mamy uzgodnioną niby sprzedaż Niasse za
O, 1 400 000. W porządku. Ja zobaczę jeszcze, moi drodzy, kogo my tutaj mamy proponowanego, no bo nie ma co osiadać na laurach, ale z drugiej strony ja naprawdę uważam, że no patrzcie, no takich zawodników jak Kante, jak Vardy, jak Mahrez, Firmino, Alexon Lacazette, Kyle Walker, no ja rozumiem, że oni są też niby tymi weteranami, ale no to raczej mało realne i mało sensowne. Ja jestem naprawdę zadowolony z koncepcji ściągnięcia tutaj Wojtka Szczęsnego, nie, Łukasza Fabiańskiego. Albo Zlatana. Zlatan w sumie to jest ciekawy kazus, bo ma 40 lat, więc jemu ten overall teoretycznie będzie stał i stał do momentu, aż nie postanowi zakończyć kariery. Moi drodzy, zróbmy sobie trening. Czas na sesję treningową, którą odbębnimy. Zmienimy tutaj na kolejne ćwiczenia, których nie robiliśmy. Ale żeby was tutaj tym nie zamęczać, bo wierzę, że tak jest, to widzimy się za moment. Pięknie i cudownie. Treningi zrobione, a to oznacza oczywiście progres. A progres to coś, na czym nam zależy. Zależy nam także na jakichś punktach w końcu. Fajnie by było, jakby udało się nam pokonać Maritimo. Ja się zastanawiam poważnie, co ja tutaj powinienem zmienić, bo coś z pewnością trzeba zmienić. Dos Anjos wróci do wyjściowej jedenastki, ale ze względu na to, jak to wszystko się tutaj układa. Barbosa na lewą stronę, Agra tutaj i myślę, że za João Pedro może się pojawić także tutaj Undabarena. Zatem teraz czas na szybką symulację, gdy pozmienialiśmy trochę w tym składzie i mamy remis, moi drodzy. João Pedro zmieniający Salvadora w 53 minucie zdobył bramkę. Ale czy powinniśmy się cieszyć z remisu z Maritimo? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żebyśmy powinni się z tego cieszyć. Ćwierćfinał portugalskiego pucharu to dla nas mecz ze Sportingiem. Guterres mówi, że może grać tam, gdzie go ustawimy. Najważniejsze jest dla niego, żeby grać. Ja się cieszę, że to jest dla ciebie najważniejsze. No i kolejna sesja treningowa też została zrobiona. Chociaż te rzuty karne w środku, jak sami widzicie, nie poszły mi najlepiej. Ale spokojnie, te sesje treningowe są ważne. Dzięki temu ci zawodnicy będą się ładnie rozwijać. Przynajmniej mam taką nadzieję, że będą się ładnie rozwijać. O to jakby nie patrzeć chodzi. A my sprzedaliśmy również Niasse. Około 900 tysięcy zaszli nasz budżet transferowy. Więc moi drodzy, finansowanie Łukasza Fabiańskiego już mamy na pewno. Dobra, chyba wystarczy na chwilę tych sesji treningowych. Niech się już rozwijają chłopaki, nie róbmy jaj. Dacie radę sobie, panowie, ja w was wierzę. O, nie pozostaje mi nic innego jak w was wierzyć, bo przed nami bardzo trudny mecz. Ale zanim to mamy możliwość zmiany pozycji Barbosie na to skrzydło. Ja to rozważam, bo on na tym skrzydle zagrał naprawdę wyśmienicie. I ja zastanawiam się, czy tego nie zrobić faktycznie w taką stronę. Agrę można by było ewentualnie przekonwertować na prawe skrzydło, bo on na tym prawym skrzydle też największą robotę zrobił, grając właśnie w meczu z Porto, więc mam wrażenie, że on tutaj też mógłby się naprawdę nieźle odnaleźć. A tego Guterresa, który ma złą formę, dlatego to tyle trwa, ja bym przerobił naprawdę na SPO. Moi drodzy, sami widzicie, że tutaj już 11 tygodni, on się ogarnie, zaufajcie mi, on się ogarnie, to wszystko nadejdzie w odpowiednim momencie. Tutaj widzę, że mogę jeszcze zmienić Dantasa, którego zmieniam natychmiast, moi drodzy, i Dantas na SPO, tak jak mówiłem, ma 70 punktów overalla, to jest coś absolutnie oczywistego, że ten zawodnik na tej pozycji będzie lepszą opcją. Ja to zauważyłem natychmiast. Można zatem trochę ten nasz skład pozmieniać. I jak mamy tutaj Barbosę, to Barbosa, który został już tutaj przekonwertowany na to skrzydełko ewentualnie, może być na przykład zmiennikiem. Dantas, wiemy, że on jest tutaj zawodnikiem, który ma być tylko wypożyczany, ale warto jak już to korzystać z tego piłkarskiego urodzaju, że tak to określę. Borges zagra od pierwszej minuty w meczu z Benficą, no nie, ze Sportingiem, w meczu ze Sportingiem. Ale jako, że mecz ze Sportingiem, no wiadomo, to jest ćwierćfinał, ale mecz ze Sportingiem nam nic nie daje. Zagra Quaresma, który jest do nas wypożyczony ze Sportingu, ale zobaczymy, jak ten skład sobie da radę w starciu z kolejną wielką marką. Niestety, moi drodzy, zgodnie z oczekiwaniami, porażka. I Tondela, na razie ten projekt nie idzie w dobrą stronę. Z jednej strony realizujemy te
wytyczne, które zostały nam postawione, z drugiej z kolei komplikuje się ta sytuacja raz za razem, raz za razem. 14 miejsce, 9 punktów po 11 spotkaniach, nie wygląda to dobrze, moi drodzy. Kolejny mecz to jest znowu starcie ze Sportingiem. Mamy tutaj jeszcze jakieś sugestie, że Anglia już cała odkryta i że mamy tutaj wszystkich emerytów, jakich tylko można by zebrać. Zaraz zobaczymy w takim razie, czy klub emerycki, który sobie tutaj ustaliliśmy, to faktycznie składa się tylko z takich piłkarzy. Joel Matip, nierealny. Alan, chyba za dobry będzie. I liczyć również João Moutinho. W porządku, to jest zawodnik, którego sobie dodam. Iago Aspas, Gareth Bale, Cuadrado, Sandro, Szczęsny, Handanowicz, Chiellini, Zlatan, Kramaric, Virgil, Hugo Lloris. No, Thiago Silva to wiadomo, on cały czas gra na naprawdę wysokim poziomie. Marcos Acuña, Ante Griezmann, Luis Suarez, Karim Benzema, Jesus Navas, Alejandro Gomez, Keylor Navas, Dimitri Payet, Sergio Ramos, Gabriel Paulista, jego tutaj oczywiście już analizowaliśmy. Co jest? Wartość Fabiana podskoczyła. Była mniejsza. A Fernandinho, sami widzicie, Fernandinho się już nie łapie. Fernandinho spadł na 79, więc Fernandinho się już tutaj nie łapie. Ale no chwila. Fabian przecież miał mniejszą wartość. A my tu byliśmy dogadani. Co jest grane? Nie tak to miało wyglądać. No i sytuacja się skomplikowała. To i tak czyni, moi drodzy, z niego najkorzystniejszą opcję do kupna, bo na nikogo innego tutaj raczej nas stać nie będzie. Ciekawostka. Co to się stało, że Fabianowi tak wartość ta podskoczyła? Nie wiem. Moi drodzy, czas na kolejny pojedynek ze Sportingiem. Znowu gramy ze Sportingiem, ale tak jak mówiłem wcześniej, to też nas do końca nie interesuje. Niestety tym razem ligowa porażka 3-1. Wracamy do pojedynków, w których mam nadzieję, że będzie nam dane trochę lepiej zagrać. Mamy miesięczne raporty dotyczące potencjalnych naszych nowych zawodników, ale sami widzicie, że te raporty z Brazylii to są takie solidne średniawki. Z Portugalii jest trochę lepiej, ale tylko trochę. Bardzo trochę! José Bastos, 2 600 000! Co tu się wydarzyło? Co to jest za zawodnik? Zaraz zobaczę, tylko agres zmienimy na prawe skrzydełko. Co to jest za zawodnik, moi drodzy? Pedro Augusto. Okej, Pedro Augusto mówi, że nastroje w szatni nie są najlepsze. Nie dziwię się, moi drodzy, ale może znajdziemy tutaj jakąś receptę. José Bastos to jest bramkarz. Następny bramkarz, ale jaki? Mój Boże! Wygląda wyśmienicie. Naprawdę. Moi drodzy, José Bastos natychmiast do drużyny seniorskiej. Z tych piłkarzy tutaj, no José Santos też się zastanawiałem. Ale tutaj ten jego potencjał spada z dnia na dzień, cały czas. Nie wiem dlaczego aż tak, jeśli mam być szczery. Moi drodzy, no trochę się ta sytuacja tutaj z tymi bramkarzami unormowała. No bo co z tego, że nie będziemy mieli Niasse, skoro Bastos to ma praktycznie taki sam overall. Ja się zastanawiam, czy wobec takiej sytuacji nawet nie grać tym Bastosem już tu i teraz. Wiadomo, on będzie tym zastępcą, następcą Łukasza Fabiańskiego. Takie jest tutaj zadanie. Ej, bo ja widzę, że bramkarze mają numer 99, 88, czy to oznacza, że tutaj będzie 77? Tak, 77, a Roka powinien mieć 66? Co to jest za chora... Co to za chory człowiek to ustawiał? No ale no dobrze, no skoro tak ma być, to niech tak będzie. Moi mili, to jest ciekawy rozwój sytuacji. Panie Kacew, czy pana, z pana będą ludzie, czy tak średnio? Bo mnie to zastanawia. Czy pan się wyrobisz, czy nie wyrobisz? Moi drodzy, czas na kolejny pojedynek, tym razem gramy z zespołem bardzo nisko ulokowanym. Tak nisko, jak i ulokowani jesteśmy my.
Więc mam nadzieję, że teraz będziemy w stanie nawiązać tutaj równą walkę, że nastąpi to przełamanie, bo sami widzicie, że nastroje to jest tragedia. Jesteśmy po prostu w tragicznych, absolutnie tragicznych nastrojach. Ja się nie dziwię temu. Ja się temu naprawdę nie dziwię. No ale sami widzicie, jak to wygląda. Moi mili, czas na szybką symulację pojedynku Tondelli z Moreyense. Remis 1-1, Aguirre z bramką. No fajnie, mamy punkty, ale myślę, że takie spotkanie powinniśmy brać w ciemno. Bastos nie zaliczył czystego kąta w swoim debiucie. Kacef nam dziękuję za to, że zagrał. Spoko. Ojojojojo. Ej, grudzień? Już grudzień. To tu my zaraz będziemy mieli okno transferowe, jak nic. Wiktoria. O, czwarta jest Wiktoria. No moi drodzy, powiem wam tak, zaczyna wyglądać coraz bardziej niepokojąco zaczyna wyglądać nasz ewentualny scenariusz zakończenia sezonu na pozycji zadowalającej nas i umożliwiającej grę w europejskich pucharach. Kolejna porażka. Salvador i Aguirre z bramkami, ale niestety nie udało się nam gola strzelić. Dantas, kolejny występ, w którym zawiódł. A ja się pytam, panie Guterres, bo ty masz 7 tygodni, no ty strasznie, strasznie słabo zahamował ten twój rozwój jak jasna cholera. Rozumiem, że jesteś bez formy, ale cholera mordo, że aż tak? Barbosa tutaj zostanie rozstawiony, Agra zastąpiony, Guterres w taki sposób. Oj, ciężko to widzę, moi drodzy, naprawdę ciężko to widzę. I mam wrażenie, że trzeba się będzie jak nic rozglądać za jakimś nowym zatrudnieniem. O, przepraszam, Lakawa, Boże, ja cię nie chciałem opierniczać. Absolutnie nie chciałem. Losowanie tam Ligi Mistrzów, to nas nie interesuje. Gramy z 12 Pacos. Pacos Ferreira. Pozmienialiśmy ten skład. Poustawialiśmy na nowo. Ja naprawdę nie rozumiem. Drodzy widzowie, co tu się wydarzyło? Przecież my zaczęliśmy tak wyśmienicie. 10 punktów po 15 kolejkach. Tragedia. Po prostu tragedia. Niezadowolony jest pan Rogombe. Rogombe, dobrze, przerzucimy cię też do drużyny seniorskiej. Możemy to samo zrobić ewentualnie z Andre Anibalem. Aha, on nie może, bo jest 15-latkiem dopiero. Więc zostaje tutaj tylko Jose Santos. Pytanie, czy Jose Santos jest cokolwiek wart. Panowie, jesteście coś warci? Rogombe. Jak to wygląda finansowo? Bardzo słabo. Rogombe wygląda naprawdę, naprawdę słabo. Możemy go dać na listę transferową. Na listę transferową myślę, że można dać. Santosa można też dać na listę transferową. Roque na listę wypożyczeń. Chociaż nie wiem, czy on gdzieś tam znajdzie zatrudnienie. Marcelo Alves też może pójść na listę transferową. No moi drodzy, no spróbujemy zrealizować tyle cel, tyle ile mamy możliwości. Okej, komunikują się z nami ci, którzy uważają, że to dobrze, że zostali wystawieni na sprzedaż albo na wypożyczenie, więc cieszę się i ja. Pedro Augusto cały czas nam tutaj mówi i donosi z szatni, że... No może nie donosi, donosi brzmi źle, ale cały czas nas informuje o nastrojach panujących w szatni, które nie są najlepsze. Aguirre, Barbosa, Guterres, Agra, João Pedro, Pedro Augusto. No moi drodzy, ja szczerze powiem, nie do końca wiem, w jaki sposób to powinienem zmienić. Aguirre strzela bramki. Praktycznie cały czas. Sam się zastanawiam, kogo ja tutaj powinienem zmienić, kto powinien zostać tutaj wprowadzony, a kto nie. Gramy u siebie z Gil Vicente. Kolejna porażka. Salvador, no przecież my zaraz zostaniemy zwolnieni, jak nic. Jak nic zostaniemy zwolnieni z tej Tondeli. Nie ma innej opcji, moi drodzy. O! Się teraz zaczęło. Mamy raport dotyczący... O! No w końcu coś z Brazylii interesującego.
Następny, w miarę interesujący, można powiedzieć. Okej. Okay. Moi drodzy, Aviles został odwołany przez Leganes. Zakończyło się jego wypożyczenie. Dadaszow odwołany przez Wolverhampton. Almeida również. I odchodzi od nas Niasse i Trigueira. Zatem trochę się ten nasz skład uszczuplił. Ale jak widzicie, cały czas nas tutaj propsują, że sukcesywnie realizujemy te cele, które mieliśmy postawione. I moi drodzy, trochę jest w tym prawdy. Sami spójrzcie. Aktualne przychody wyglądają następująco. W zarobkach 7 milionów 700 to jest przychód z transferów. 7 milionów 700. Więc jeszcze trochę musimy tutaj piłkarzy spieniężyć. Mimo wszystko mocno ten skład się tutaj pozmieniał. Niektórzy piłkarze zostali odwołani, ale na ich miejsce przyszli też tacy, którzy ze szkółki juniorskiej mogą tutaj ten progres na pewno wnieść na nieco wyższy poziom. Sprawdźmy zatem, czy mamy samych bramkarzy? O co chodzi? My jesteśmy jakąś fabryką bramkarską? Ja z bramkarzami nic nie mogę zrobić za bardzo, bo co ja mu zmienię? Andre Hannibal. Na środkowego obrońcę niby cię chcą rzucić? No co wy? Może i faktycznie? No dobra, no dobra. Wygląda nieźle ta szkółka juniorska. Moi mili, trzeba spróbować zaatakować naszego weterana. Tyle się czailiśmy, ale cholera jasna, czemu jemu ta wartość tak podskoczyła? To jest dla mnie zagadka. Byliśmy dogadani tam na milion. Ej, no nie, no i teraz ma znowu wartość milion. Co jest grane? Zaoferujmy milion za Fabiana. No i spoko. Dogadani. No to teraz trzeba przekonać Fabiana. Fabian, ty zarabiasz tam 39. Ja spojrzę szybko, ile my możemy ci zaoferować. 15 u nas zarabia najwięcej Aguirre. No myślę, że jakieś 20-25 możemy ci zaproponować. I taki roczny kontrakt? Negocjujmy z Łukaszem Fabiańskim. Zobaczmy, w jaką stronę się to wszystko potoczy. O, jest i Fabian. Moi drodzy, rola absolutnie kluczowa. Spróbujemy na 2 lata podpisać. W porządku. Na 2 lata Łukasz Fabiański został podpisany. Nawet jeżeli ten overall mu zacznie spadać na łeb, na szyję, to tak czy siak do tej roli zmiennika myślę, że się nada. No nie, brakuje tutaj czegoś. Usuniemy bonus i możemy na to przystać. Możemy ewentualnie zwiększyć ten tu. Oj, teraz coś. Możemy tutaj dobić do 200. To jest moja propozycja. I 23 tysiące dla Łukasza Fabiańskiego. I wtedy będziemy mieli weterana. Będziemy mieli go podpisanego. Moi drodzy, dobrze, dobrze, dobrze. Na to jestem w stanie przystać. Zostanie nam 9 tysięcy w budżecie. Ale dopinamy transfer Łukasza Fabiańskiego. Dołącza do nas weteran 80+. Mamy zrealizowany kolejny cel. To jest bardzo, bardzo ważna, giga ważna dla nas informacja. Ja mam nadzieję, że Fabian odmieni trochę ten zespół. Łukasz Fabiański. Witamy z największą przyjemnością. W wieku 36-37 lat na 2-letnią emeryturkę do słonecznej Portugalii. O, jeszcze jak! A tym samym mamy drugą zieloniutką kropeczkę na naszej liście
celów. To jest oczywiście podpisanie Łukasza Fabiańskiego. Polski bramkarz dołącza do naszej tondeli i tutaj jestem bardzo ciekawy, jak dalej ta sytuacja się potoczy, bo to jest piłkarz, który tutaj robi kosmiczną robotę, moi drodzy. Podnosi momentalnie jakość tej drużyny o kilka poziomów w górę. Takie przynajmniej jest moje wrażenie na ten temat. Sami spójrzcie, Łukasz Fabiański, 81 punktów overalla. Pojawił się Łukasz. Zobaczymy, jak tutaj będzie działał. No wiemy, że Łukasz na pewno będzie tym bramkarzem, który faktycznie będzie tutaj rozgrywał te spotkania. To jest pewne. On tutaj jest po to, żeby grać i on jest tutaj po to, żeby przede wszystkim dać nam taką pewność, jakiej nie dawał nam żaden inny piłkarz. I mam nadzieję, że dokładnie to się tutaj stanie. Moi drodzy, widzę, że są tutaj piłkarze, których trzeba by rozwinąć, bo nasi dwaj podstawowi, przepraszam, środkowi obrońcy, obaj są wypożyczeni. Dlatego ja bym chyba pakował tutaj powoli Hernando w miejsce Quaresmy, który jest wypożyczony ze Sportingu. Tak samo Kacefa można by tutaj próbować jakoś rozwijać. Ja wiem, że to nie jest takie łatwe. To jest naprawdę trudne zadanie, żeby to pchnąć w taką stronę, ale musimy robić co w naszej mocy. Teraz mamy kolejne wyzwanie, czyli na tyle uregulowanie tego naszego budżetu, co myślę, że jesteśmy w stanie zrobić, żeby uzyskać tej sprzedaży, wspomniane oczywiście wcześniej, 10 milionów. To jest do zrobienia. To jest do zrobienia, moi drodzy, ja wierzę, że to jest do zrobienia, tylko tutaj czeka nas w takim razie, moi drodzy, bolesne rozstanie z niektórymi piłkarzami i naszym najbardziej wartościowym jest Guterres, drugi w kolejności jest Eduardo Aguirre, ale na przykład Boselli. Jestem naprawdę mega zdziwiony, że u Bosellego nikt się nie zdecydował go wykupić. Lakawę akurat bym tak średnio chciał odpuszczać, bo uważam, że on ma tutaj giga potencjał. Łukasz Fabiański, ja nie rozumiem, zapłaciliśmy za niego milion, niby miał wartość milion, w rzeczywistości ma wartość 2900. To jest dla mnie naprawdę ciekawostka, zagwostka nawet. Mamy kilku piłkarzy, których można by sprzedać, mamy kilku piłkarzy, których zdecydowanie moglibyśmy rozwinąć jakoś, którzy mogliby zostać sprzedani, na przykład taki niegrający kompletnie u nas w zespole Unda Barena. Dlaczego by nie? Albo Marcelo Alves. Tylko problem jest jakoś taki, że nikt się po tych piłkarzy nie zgłasza. Absolutnie nikt. Nie wiem, od czego jest to uzależnione, ale po prostu brak jakichkolwiek ofert. Nie wiem, czy aż tak nieatrakcyjnie to wygląda? Może tak, ale stała się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W końcu ten Guterres został przekonwertowany na tego SPO. Alleluja i chłopie, odnajdź formę. Odnajdź formę, bo ja wiem, że jesteś. Że jesteś w stanie stanąć na wysokości zadania. Moi drodzy, czy jesteście gotowi na debiut Łukasza Fabiańskiego w Tondeli? Mam nadzieję, że tak. Boavista kontra Tondela, gramy na wyjeździe, pojawia się Hernando, Kacef. Ci piłkarze, którzy mają być w tym wyjściowym składzie, są obecni. Czas zatem na szybką symulację i ten Łukasz Fabiański, który z miejsca staje się jednym z najciekawszych golkiperów w całej lidze portugalskiej. No, niestety wpuścił bramkę, rozpoczął strzelanie Aguirre, mieliśmy dużo więcej swoich okazji strzeleckich, ale niestety ich nie wykorzystaliśmy. Fabian zaliczył dobry występ, nieperfekcyjny, bo oczywiście bramkę wpuścił, ale myślę, że można było tutaj się spodziewać, że to wprowadzenie się w zespół trochę czasu zajmuje. Mimo wszystko jestem zadowolony, to jest remis, to nie jest porażka, to jest remis. Więc zawsze jakieś tam ochłapy zaczynają nam spadać. Moi mili, mamy ofertę transferu za Marcelo Alvesa. Ja pójdę z nimi renegocjować, bo chciałbym za niego urwać 1 450 000. Zaproponujmy nową kwotę, zacznijmy zatem od 1 500 000. 1 300 000. Zróbmy z tego zatem 1 450 000. I świetnie, moi drodzy. 1 450 000 ustalony, więc spokojnie, sukcesywnie zabieramy się do ogarnięcia również drugiej kropki. Pedro Augusto miałby opuścić nasz zespół na rzecz Galatasaray. No ja, moi drodzy, ostatnio odrzuciłem tę ofertę i ja tutaj swojego zdania akurat nie zmienię.
to jest na tyle ważny element tego składu, że nawet tak lukratywną ofertę od Galata muszę odrzucić. Szósta Santa Clara zmierzy się z 17 w lidze Tondelą. Tondelą, która ostatnio zagrała naprawdę niezły mecz. Tondelą, która stara się przy tym oknie transferowym wrócić do żywych. Ale czy ten powrót będzie skuteczny, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Morale leżą i kwiczą. Ale ja sam nie wiem, moi drodzy, taki mecz z Santa Clarą. Fabian swoją drogą, już plus 2 punkty overalla w formie, więc on się wpasował bardzo szybko. Ej, naprawdę się wpasował! Kolejny remis, kolejny gol Aguirre. Dobra. Urwanie punktów w Santa Clarze to jest akurat już jakiś sukces, można powiedzieć. Ile bramek na koncie ma Aguirre? 7. W porządku. To jest bardzo dobry, przyzwoity wynik. Jak na bramkarza, który debiutuje, powiedziałbym, że wręcz bardzo dobry. Moi drodzy, Alves zostaje sprzedany za 1 450 000. Milion zasila naszą ofertę, a mamy jeszcze, zgłaszają się Porogombe, za którego akceptujemy tę ofertę. I zobaczymy, czy uda się nam zrealizować dwie kropki w ciągu jednego odcinka. To by było coś nieprawdopodobnego. Nie! 9 milionów 15! 9 milionów 15! Brakuje trochę. Jeszcze musimy kogoś sprzedać, ale to się uda zrobić, moi drodzy. Zobaczycie, że to się uda zrobić. Zrealizujemy te cele. To jest bardzo ważne, żeby te cele zrealizować. Niestety wiem już w tym momencie, że nie uda się nam zrealizować celu związanego z występami w europejskich pucharach. To jest już na obecną chwilę po prostu niemożliwe. Taka jest moja opinia na ten temat. Patrzę tutaj jak rozwój. Mamy możliwość wysłania nowego skauta, ale za ten milion, który zarobiliśmy, to my mamy możliwość ewentualnie zatrudnić tutaj nawet kogoś lepszego. Chociaż Rosario Pellegrino wydaje się być trochę zbyt mocny, ale Goncalo Brito 250 w porządku, niech będzie. Zatrudnijmy również i kolejnego portugalskiego zawodnika i to właśnie jego wyślemy sobie do Portugalii, żeby nam szukał tych łakomych kąsków. Ciebie, przyjacielu, wyślemy do Brazylii. A ciebie natomiast, chociaż ty nam nie dostarczyłeś absolutnie nikogo, wyślemy do Urugwaju. I moi drodzy, no pięknie, budżet jest tutaj zagospodarowywany tak jak należy. Inwestujemy w młodzież. Musimy jeszcze kogoś sprzedać. Rogombe, został sprzedany Rogombe za 200 tysięcy. Cały czas brakuje tych zaskórniaczków, można powiedzieć. Teraz mamy 9 milionów 350, więc musimy sprzedać kogoś za minimum 700. Finansowy raport. Wartość. Santos. Jesteś na liście transferowej. Alfonso Roca. To może zamiast listy transferowej lista sprzedażowa? Może Telmo Arcanio z Cape Verde? Jest tutaj na liście transferowej też Ricardo Alves. Muratore, no szukajmy tej możliwości. Najważniejszym jest dla nas ten cel, który został nam postawiony. Moi drodzy, nadal się niestety nie zgłaszają, a przed nami kolejne mecze. Tym razem już konferencja prasowa, więc okej, to dobrze, w końcu będziemy mieli szansę podbustować trochę nasze morale, bo dawno czegoś takiego nie było. Teraz na całe szczęście będziemy mieli okazję chyba wlecieć z tymi morale na zadowolone, tak jest! Są zadowolone morale. Tondela gra z Wizelą. Tondela, która gra całkiem nieźle, te zmiany pozycji tutaj przynoszą efekt. Wygląda to całkiem w porządku, ci piłkarze, którzy mają być zadowoleni, w większości zadowoleni są. Ci, którzy niekoniecznie, to już niekoniecznie. Moi mili, czas zatem przesymulować mecz z 12 Wizelą. Może zwycięstwo. Tak jest! Zwycięstwo i to jakie! W końcu! Salvador, Aguirre,
Hernando z czerwoną kartką, no trudno, bywa. Ale Aguirre i João Pedro, 4-2 zwycięstwo. Brawo, drużyna. Gigantyczne brawo za to przełamanie. Ono było tak ważne. Tak ważne, żeby w końcu wrócić na ten dobry tor. Chyba najgorsza seria w historii tego klubu nareszcie się zakończyła. A Aguirre, to był akurat strzał w dziesiątkę, muszę powiedzieć, że ten zawodnik spisuje się tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. 3 punkty. Nareszcie 3 punkty, które zawitały na naszym koncie. To brzmi trochę śmiesznie, bo mamy tylko 15 oczek, ale to jest dla nas bardzo ważna informacja. Hernando zawieszony na 1 mecz. No bywa, bywa, niestety. Szkoda, Hernando, że tutaj tak to się zakończyło. Jest jak jest. Ale moi drodzy, to przełamanie było dla nas naprawdę bardzo ważne. Dzięki temu zaczyna to wyglądać coraz sensowniej. Ma to coraz większe ręce i nogi. Ale niestety, trzeba ten odcinek